3, 2, 1. Zaczynamy. Cześć, z tej strony Maciej Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię w kolejnym tygodniu cyklu treningowego jak zacząć trenować na Orbitreku, jak zacząć trenować. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy 3 treningi, poniedziałek, środa i piątek. Ja posługuję się cały czas tą nomenklaturą, natomiast chodzi o to, żeby robić 3 treningi w tygodniu. Według mnie jest to najbardziej optymalny plan, natomiast wtorek, czwartek czy sobota też jak najbardziej ok, ale jeśli nie masz czasu, to zrób 3 treningi w tygodniu. Dzisiaj dokładamy kolejny level obciążenia w Orbitreku. Zaczynaliśmy od trójeczki. Dzisiaj wbijamy level numer 4 i dokładamy sobie kolejne ćwiczenie. Tak jak powtarzałem, schemat treningowy jest zawsze taki sam. W poniedziałek i piątek robimy te same treningi. W środku tygodnia robimy 10-minutowe wybieganie. A więc dzisiaj mamy 3 minuty orbitreczka, 10 przysiadów, 10 pompek. Wprowadzamy nowe ćwiczenie. 3 minuty orbitrek, 10 przysiadów, 10 pompek. I cały trening kończy 3 minuty orbitreka. Jeśli dopiero teraz zalogowałeś się, proponuję Ci przesunięcie się na szczyt playlisty do wstępu i zaczęcie tego planu treningowego od samego początku. Ten plan treningowy to nie plan ukierunkowany na daną cechę motoryczną, taką jak siła czy wytrzymałość, czy być może nie jest to plan, których pełno jest w internecie, ładne pośladki albo duże łydki, nic z tych rzeczy. Ten plan jest po to, aby osoba, która chce zacząć ruszać się, która podjęła decyzję, aby coś zmienić w swoim życiu pod względem aktywności fizycznej, zaczęła wypracowywać nawyk ruchu, który jest niezbędny do tego, aby dalej realizować swoje cele osobiste. A więc jesteśmy tutaj po to, aby wypracować sobie nawyk. Treningi to niezbędne minimum, natomiast nie jest to w żaden sposób przeładowany plan. Jest bardzo mało powtórzeń, ćwiczenia są bardzo nieskomplikowane i po raz kolejny powtórzę, nie chodzi tutaj o jakiś stricte cel, chociaż oczywiście miesiąc, 12 treningów już powinno poprawiać parametry zdrowotne. Powinniście czuć się lepiej, jeśli dołożycie do tego lepsze jedzenie, to powinno być jeszcze lepiej. Natomiast mówię, nawyk i to, żeby bez względu na nic zacząć się ruszać. Czyli nie ma wymówek, a ma być wytrwałość i systematyczność i nad tym pracujemy. Dodatkowo wierzymy w progresywną formę trenowania, dlatego już dzisiaj dodajemy sobie kolejne ćwiczenie i jedziemy. Z pierwszego tygodnia mamy przysiady, robimy dyszkę. Oraz 10 pompek. Nowe ćwiczenie. W każdym tygodniu treningowym włączamy jedno nowe ćwiczenie. Zaczęliśmy od przysiadów. Dzisiaj mamy pompki. Ja zrobię pompki w formule damskiej i zaraz opowiem Wam. I dycha. I start. Kolejne 3 minutki, popatrzcie, 20 powtórzeń gimnastyki i teraz trochę o pompkach. Ja zaproponowałem tutaj pierwszą dyszkę w wersji damskiej, natomiast może się okazać, że ta wersja też jest dla Was za ciężka i nie ma nic w tym złego. Dlatego fajnie, że olbrzymia część ćwiczeń albo w zasadzie prawie wszystkie są skalowalne. To znaczy, że można je utrudnić i dążyć do zrobienia pompki na przykład na jednym ręku, ale można je też ułatwić. I jak to zrobić? Proponuję parapety, łóżka, framugi, czyli podwyższamy nasze ciało, odciążamy masę, która przykłada się do obręczy barkowej i łatwiej wykonać jest nam powtórzenia. Więc to jest ta droga. Jeśli nie wiesz jak zrobić, czy nie wiesz czy ćwiczysz dobrze, czy przysiady, czy pompki, nagraj się, wrzuć w komentarzu jakiś link, czy do Instagrama, czy na YouTube. I ja to ocenię i napiszę ci co dobrze, co źle i też będziesz ćwiczyć bezpiecznie. Dodatkowo słuchajcie, jest masa filmów w internecie z techniką ćwiczeń, ludzi, którzy naprawdę się znają, którzy się tym zajęli jako atlas ćwiczeń, więc też można się tym zainspirować. A tak jak powiedziałem, my pracujemy nad nawykiem, pracujemy w pełnych zakresach ruchu i mamy się ruszać, tak? Troszeczkę po śladkach, troszeczkę ramion, więc mamy dzisiaj czwarty trening, drugi tydzień i jedziemy. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące treningu, sprzętu, piszcie śmiało. Zawsze odpowiadam na komentarze. Jeśli macie jakąś konstruktywną krytykę, piszcie. Więc wydaje mi się, że tworzymy coś czego do tej pory w internecie nie było. Pełny plan, jak zacząć z wykorzystaniem danej maszyny, która jest dostępna relatywnie łatwo. Jest prosta, aby na nią wsiąść i zacząć ćwiczyć. I tyle, tak? Ja jadę z wami przez cały plan treningowy od początku do końca, więc troszczymy się o siebie. Ja was wspieram, motywuję, ciągnę za rękę i wierzę, że razem wspólnie osiągniemy sukces. Czwarty level trudności, tak jak powiedziałem. Mamy to 10 przysiadów, kolanka na zewnątrz, całe stopy na ziemi. I 10 pompeczek, też zrobię pompki damskie, wpięte biodra, hop. Pracuję w pełnym zakresie, łokcie przydzielne, nadgarstki pod barkami. Pośladki spięte. Mamy to. I ostatnie 3 minuty. Orbitreczka. I znowu wychylam się. To jest 8 minutek. Popatrzcie, tak mało czasu. Więc naprawdę wymówka w opcji zorganizowania sobie 12 minut przed porannym prysznicem, czy przed wieczornym prysznicem, czy gdzieś tam w trakcie. Wiem jak to wygląda. Instagramy, Facebooki, dlatego naprawdę 3 razy w tygodniu po kilkanaście minut. Nie mów mi, że się nie da. Bo się da. Dlatego planik jest mega prosty. Jest pełny, jest spójny. Ja robię z wami. Tak, żebyśmy mogli sobie tutaj trochę pogadać, taka forma trochę podcastowo-monologowa, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę do was gdzieś tam trafi. O tym, że warto wyrzucić produkty kafeteryjne, że ci, co dobrze wyglądają, nie jedzą codziennie pączusiów z kafe latte. A to są okazjonalne jakieś rzeczy, gdzie jada się takie tematy. Gotuj sam w domu, wejdź w catering, dróg jest wiele. Zainstaluj apkę do liczenia kalorii. Pamiętajcie, no nie można mówić o realizacji celów, jeśli chcesz czy budować masę mięśniową, czy redukować masę tłuszczową bez tej mierzalności i policzalności. Dlatego nasz planik też jest mierzalny, policzalny. Mamy czas, mamy ilość powtórzeń, mamy obciążenie orbitrekowe i to sprawia, że jesteśmy mierzalni, a co za tym idzie, możemy notować nasze wyniki, ile kalorii spaliliśmy w każdej sesji i tak dalej, i tak dalej. No i co? Ja tu gadam. Minęło 8,5 minuty, trochę więcej. Ja pauzuję sobie orbitrek, więc tutaj i kolejny, czwarty trening już jest za nami. Dzięki, bądź ze mną, nie wymiękaj. Jeśli uważasz, że te treści są dobre, będę wdzięczny za subskrypcję, za polecenie, za udostępnienie. I tyle. Więc tutaj pomalutku jeszcze króciusieńki akcencik na rozciąganie. Jak co trening, nie mieszam wam w głowie. 2 ćwiczenia na czwóreczki. Bioderko, chwytam orbiego, wpinam. Hopla. Jedna łapka, czyli noga. Druga, hop. Bioderko. Dwójeczki. Pochylić się, naciągnąć. Tył uda. Ciągnie. Jest super. Kilkanaście sekund. Druga noga. Hop. Kilkanaście sekund. I pod prysznic. Dzięki ci za czwarty wspólny trening. Zapraszam na kolejny trening numer 5 w tygodniu drugim, gdzie będziemy robić sobie 10-minutowe wybieganie. Dzięki za to, że byłeś ze mną. Do zobaczenia.